Jest 6 rano, jesteśmy na lotnisku w Lizbonie, czekamy na samolot, wypiliśmy kawkę w Maku i no nie, czekamy na samolot. Zostawiliśmy samochód niedaleko lotniska, przeszliśmy na nogach 20 minut, no i mamy nadzieję, że jak wrócimy z naszych wakacji, to z naszych świąt w Polsce, to ten samochód tam będzie na nas czekał. Ale wydaje mi się, że będzie. Dobrze jest to zabezpieczone. Witajcie nasi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku naszego vloga. Jest to odcinek, no niestety nie z takich słonecznych miejsc, nie z takich słonecznej aury. Jesteśmy już w Portugalii, ale ten odcinek będzie jeszcze w całości z Polski, ponieważ na święta Bożego Narodzenia wybraliśmy się samolotem z Lizbony do Krakowa, polecieliśmy do Polski na 2 tygodnie. Przez pierwszy tydzień w ogóle nie kręciliśmy vlogów, ponieważ spędzaliśmy czas całkowicie z rodziną, poświęciliśmy go naszym bliskim. Kamerę włączyliśmy dopiero w drodze do Warszawy, ponieważ dostaliśmy, jak wiecie, większość z was wie, podejrzewam, dostaliśmy zaproszenie do TVP2, do programu Pytanie na Śniadanie w dniu 30 grudnia. Byliśmy tam, zasiedliśmy na kanapie. Było super, było fantastycznie i tam troszeczkę kręciliśmy vlogów, znaczy no, używaliśmy kamery, także zobaczcie sobie, jak to wyglądało od kuchni, jak Pytanie na Śniadanie wygląda od kuchni. Jedziemy teraz do Warszawy, jedziemy pociągiem, zdecydowaliśmy się, że zamiast samochodem pojedziemy tam pociągiem, ponieważ jest wygodniej i też szybciej i taniej. Tyle, więc zobaczymy. Busa na pociąg. Tak, jest dużo więcej miejsca, można pracować, można pić kawę i nie trzeba prowadzić, można pić alkohol. Ale podróżowanie wciąż trwa. Tak jest, jedziemy do Warszawy, ponieważ... Jedziemy do PNF. Jutro będziemy w Pytaniu na Śniadanie, idziemy do telewizji na Woronicza 17, także jesteśmy bardzo podekscytowani, nie mogłem północy spać, zastanawiałem się, co im powiem. Jak odpowiem na pytania, które oni mi tam zadają? Że nie znam, ale już się denerwowałem tym. Ja nie. Ja będę robić to, co zwykle, czyli się uśmiechać. Stolicą, no. Drogie perfumy, tanie pociągi. Wieziemy ze sobą cały topałek, walizkę, czy no, Kaśka torbę, ja moją walizkę znalezioną i na śmietniku. Bo później jedziemy prosto ze studia TVP, jedziemy do Mazury odwiedzić Tymka i Kasię, tych, których poznaliśmy w wakacje i płynęliśmy z nimi na motorówce. Jestem bardzo podniecony. A wanna będzie? A nie, zapomniałem o wannie. No nie, to idziemy zobaczyć, najwyżej przyjdę i zamienię. To idziemy. Idziemy. Prowadź pan. Pokój w hotelu to coś, czego nie doświadczyliśmy od roku. Najpierw trzeba przyłożyć kartę, teraz tworzyć przycisk, przycisnąć. Śniadanie jest od 7 do 10, także możemy spać. Do 10. Tylko, że... Do 10 mamy już występ. Do 10 chodzi na antenę. Dobra. 321. Ale maleńki. O, proszę. Fajna szafa. Malutki pokój. No dobra, zobaczymy, czy jest wanna. Jest wanna. Uratowanie. Strasznie marzyliśmy o tym, żeby się wykąpać w wannie. Mamy specjalną taką kulkę, którą kupiliśmy gdzieś. Gdzie kupiliśmy tą kulkę? Na Litwie. Na Litwie i myśleliśmy, że gdzieś w którymś momencie naszego podróżowania będzie nam dane skorzystać z wanny i z tej kulki musującej. No nie było takiej opcji. Przez pół roku. Będzie dzisiaj. O, już nalewam wodę i będę przez resztę dnia się w wannie chyba. Zobaczmy, jaki jest ten widok na miasto. O, taki. To jest łóżka.
Tak się lubię. Ej. Co? Mamy osobne łóżka. Będziemy się trzymać za ręce. Grzecznie. Bez figli. Już jesteśmy... 4 lata po ślubie. Damy radę na osobne łóżka. Po paru latach po ślubie to już jest... O, z pani osobne... Wreszcie się wyśpię. Już nikt się nie będzie kręcił. Wreszcie nie zepchnie z łóżka. No, dokładnie. Nie będzie spychania ani no, odwiercenia się. O. Ale wiecie co? Najbardziej tęsknię za moimi, no, za naszym łóżkiem w wanie. Bo spanie u babci, czy u mamy, czy w hotelu, to nie jest to super, po prostu. Tylko że mam swoje łóżko, to swoje. Swoje łóżko, swoja pościel, swoje podusie, to jest po prostu to, co... Właściwie to w naszym wypadku 100 podusi. 100 podusi, no. Tęsknię za naszym vanem. Już 5 dni nas... 5 dni rozłąki. Mam nadzieję, że jeszcze jest. 6 dni rozłąki. Mogliśmy 5. Tam zostawić kamerkę. Mogliśmy, no. Ale no... A jakby ona nadawała? Nie wiedzieliśmy, że istnieją takie kamerki, bo się niedawno dowiedziałem od jednego z naszych widzów z kanału Zbuduj Sam Dom, czy takiego. On właśnie testował taką Wi-Fi kamerkę, którą można sterować z telefonem. No ale nie pomyśleliśmy o tym. Na przyszłość. Jedziemy właśnie do telewizji, już wstaliśmy, wyspaliśmy się w hotelu i teraz czas na nagranie. Stało się przeznaczenie, to co miało się stać. Wylądowaliśmy w telewizji Woronicza 17. Proszę Państwa, dziękuję, dobranoc. Całe życie słyszałem o tym adresie, całe życie myślałem o tym adresie. A proszę, wylądowaliśmy. Wystarczyło co? Kupić przeznaczenie nas wystarczyło dogoniło. Kupić starego busa, żeby Cię zaprosili do telewizji i tyle. Nie trzeba być jakąś niewiadomą gwiazdą. To teraz przenosimy się tam, gdzie nasi goście już są, a my może byśmy kiedyś, chcieli. No bardzo byśmy chcieli. Tak, czyli... wiele osób o tym marzy, mówi, chciałoby, a oni to robią, popełniają to, czyli podróżują kamperem. Witamy bardzo serdecznie. Kasia dobry, i Łukasz Gawlas. Gawlasowie można odmienić? Może być Gawlasowie. Może być Gawlas, może być Gawlasowie. To, co jest ważne, podróżowanie.pl przez V, właśnie z naciskiem na V, tak. I Wanie od Wana, tak. Którego za chwileczkę Państwo zobaczą, bo kiedyś ten van też był Waszym marzeniem, prawda? Jak wyglądało Wasze życie przed? No jesteśmy świeżo po nagraniu, jest było bardzo podobnie. Mam ładny make-up. Ja też. Wow, trochę nas nerwy. Tak. Nerwy nas troszkę zjadły, ale chyba było dobrze. Wszyscy się nas uśmiechają, mówią, że fajna historia, także... W ogóle nie możemy stąd wyjść, bo co chwileczkę ktoś do nas podchodzi i mówił, bo że fajny pomysł na podróżowanie i że tak dalej i tak dalej. I ten gość przyszedł i powiedział, że sprzedał mieszkanie w ogóle w Warszawie i też podróżował. Ale to już przed nami. Cały czas... To nie nasza zasługa. Cały czas ktoś podchodził i chodzimy na górę, na dół. Tak, myśmy w reżyserce nawet. Mamy mnóstwo selfie ze wszystkimi tymi prowadzącymi, także no... Nie wiem, ja mam strasznie dużo emocji, także ja na razie jeszcze nie wiem, co się wydarzyło. Nic nie pamiętam, kompletnie nic nie pamiętam, co mówiłem. Wiem, że Kasia powiedziała o tej torbie. Ja mówiłem o kocie. Totalnie nieplanowana była ta to trzeba było przy... To wtedy, jak zobaczyłam Szukasz, zaczęłam badać historię o kocie, to już wiedziałam, że ja muszę wejść. Przeciąć, bo wiecie, że ja lubię sobie po prostu puścić ślinę na język i lecimy z koksem. Więc ten... Także spoko, dajcie nam znać, jak się oglądaliście i jak było. No i tyle, i zwijamy się, bo teraz jedziemy na Mazury już, powoli tak. Szykować się do Sylwestra. Jedziemy na Mazury do Tymka i Kasi, naszych cudownych hostów, których poznaliśmy w wakacje. I teraz zobaczymy Mazury w zimie. Może wam jeszcze pokażemy tak szybko, jak to wygląda tutaj, nagramy parę scen, co Łukasz? Nie wiem, czy to można używać kamery. Jeżeli można, to nagramy, jeżeli nie, to nie. To jest każdy ścianka, na której sobie stoimy. Tu jest druga ścianka. I możemy iść dalej na dół. Idę. Są nasi fani? Chyba nie. Jeszcze to ktoś do nas? No nic, tam czeka grupa ludzi, którzy przyszli tutaj po autograf. Jeszcze nie wiem, czy nasz. Nie widzę. Same dziewczynki. Aha, to jest do tego zespołu pewnie. Więc tak, jak widzieliście, było śmiesznie, było zabawnie. Jesteśmy mega, mega zadowoleni z wizyty w TVP2. Było to Łukasza marzenie. Super pojawić było. Się kiedyś w telewizji, także kolejne marzenie jest spełnione. Wbrew pozorom, wbrew temu, co wiele osób mówi, że dla vlogerów, blogerów wizyta w śniadaniówce to rozczarowanie. Dla nas tak nie było, nam się bardzo podobało. Dostaliśmy zaproszenie od pani producentki, którą pozdrawiamy. W ogóle pozdrawiamy całą ekipę. Cudowni ludzie. Dziękujemy wam za to zaproszenie. I tak
takie krótkie podsumowanie. Czuliśmy się tam super, zostaliśmy mega tak jakby poprowadzeni, jakby wiedzieliśmy po kolei, co się mniej więcej będzie działo. Nie znaliśmy wcześniej pytań, nie wiedzieliśmy, czy będziemy sami na kanapie, czy z kimś. Ale no, taka jest też jakby forma tego programu, że zawczasu nigdy nie wiadomo, co tam dokładnie się będzie działo. Jednak tak jak widzieliście, udało nam się nie wygupić, udało nam się nie walnąć żadnej jakiegoś fapa. Było śmiesznie, było zabawnie. Byliśmy mega, znaczy ja byłam bardzo zestresowana przed nagraniem, ale tego nie widać, ponieważ bardzo mili prowadzący Tomasz i Marcelina, oni tuż przed nagraniem nas zagadali, zapytali nas o Camino, zapytali nas o Medjugorje, okazało się, że Tomasz też jeździ kamperem po Polsce, także okazało się, że to są nasi ludzie, wyluzowaliśmy się, zaczęliśmy się tam rozmawiać, dzięki czemu na nagraniu nie widać tego stresu tak bardzo. No i po nagraniu poznaliśmy parę osób, część osób, które kręci, część osób, które jest odpowiedzialne za realizację. No i było to super doświadczenie, wszyscy byli dla nas mega mili, mega wyrozumiali i okazało się, że bardzo wiele nas łączy z tymi ludźmi. Każdy gdzieś tam podróżuje albo każdy chciałby podróżować, także było o czym rozmawiać. No i cóż, jesteśmy mega zadowoleni z tego doświadczenia, cieszymy się, że tam się udało nam pokazać w telewizji i jakby porozmawiać o właśnie o van life'ie, powiedzieć szerszej publiczności, czym jest van life dla nas. Cudownie było. Bardzo się cieszę i czekam na kolejne wystąpienie w telewizji, w każdej i telewizji. No może nie w każdej, ale w większości jestem chętny zasiąść. Jestem chyba stworzony do tego. Bardzo fajnie, dziękuję bardzo ekipie w Pytanie na Śniadanie. Bardzo dobrzy ludzie, słuchajcie, są naprawdę, tam pracują super mili, dobrzy ludzie. Mega sympatyczni, nie są reżimowi, tam nie ma tematów politycznych. Dokładnie, to nie jest reżimowa telewizja. To jest po prostu rozrywka, także po to tam poszliśmy, żeby trochę się pośmiać, trochę poopowiadać. Tak. O to chodziło, taki był cel. Było super. No dobra, to tyle. Po pytaniu na śniadanie czas przyszedł na wyjazd do Portugalii, ale to wszystko zobaczycie w następnym odcinku. Już wam tyle zdradzę, że mieliśmy przygody z samochodem w pierwszym dniu po powrocie, ale no nie chcę wam zdradzać, bo było trochę emocji, także zobaczycie to wszystko, ale przyszedł nam z pomocą Ukrainiec. To jest właśnie ciekawa informacja, ale nie zdradzam nic więcej. Wszystko zobaczycie w kolejnym vlogu za kilka dni. Mieliśmy jakieś pytania? Aha, wiem jeszcze zaraz, stop. Będziemy teraz pracować nad nowymi vlogami i to będą takie vlogi odpowiadające na pytania najczęściej się pojawiające w komentarzach, czyli nie wiem, jak wlewacie wodę, gdzie śpicie, bla bla, nie? Mnóstwo takich pytań. Jeżeli ktoś z was chce, żebyśmy odpowiedzieli na jakieś pytanie o ubezpieczenie na przykład, nie? Jakie ubezpieczenie, będzie to odcinek poświęcony ubezpieczeniu, to zadawajcie pytania w komentarzach, bo my z tych pytań wybierzemy te, które mają najwięcej lajków, albo się najczęściej powtarzają i odpowiemy szerszej publiczności, żeby nie każdemu indywidualnie e-maila pisać, to po prostu nakręcimy odcinek na temat ubezpieczenia, na temat prądu, na temat wody, na temat czegoś i wszystko puścimy w sieć. W sieć. Siu. Dobra, to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to jak zawsze możecie pisać w komentarzach. Staramy się odpisać, odpowiadać na wszystkie. Czekamy na wasze odpowiedzi i podpowiedzi odnośnie tego, co mamy kręcić. No i tyle. Idziemy się delektować słońcem. Znaczy pozostajemy w tym miejscu i będziemy się delektować słońcem. Bajo!